Dzień dobry wszystkim. Zobaczcie, jakiego mam giksa brudnego. Jest taki uwalony. Ostatnio jak wracałem, to mega ulewa była. Taki brudas jest. A pojedziemy na myjkę umyć. Oczywiście jak wyszedłem na moto, to słońce zaszło. Wiecie, zakupy, obiad i tak dalej. I kurde, dopiero czas znalazłem tak po południu, a się zachmurzyło. No szkoda, bo taka ładna pogoda była. Ale mimo wszystko jest ciepło. Jest idealnie, bym powiedział, bo ani się nie napoce, ani nie jest zimno. Także jest bardzo ładnie. Tam mój sąsiad ma giksa żółtego. Tam sobie stoi za tą furką. Jupi. Dużo bardzo motocyklistów dzisiaj jeździ. Dużo sportowych motocykli widziałem. A tutaj w Antwerpii to w sumie powiem, że to jest taka rzadkość, bo bardzo mało takich, większość takich turystyki, skutery. Spotkać jakiegoś, jakąś BMW z 1000 RR czy R1. Naprawdę, ostatnio giksa jakiegoś widziałem. Prawie wkurza mnie w Belgii to, że tutaj nie ma takich ludzi na full przelotach i tak dalej. Zupełnie inaczej to wszystko wygląda. Są tacy po prostu dziwni. Jak to znaczy dziwni? No inni są ludzie, murzyny, ciapaki. Zimą w laczkach chodzą. Na gołych stopach. Patrzcie teraz wszyscy, nie? No tutaj jedzie to. Ale zadymił. No bardzo ładnie. Ogólnie mam napęd do wymiany. Łańcuch już kurde naciągnięty jest. Aluzowałem go i w jednym miejscu jest ok, w drugim jest do dupy. Także pora zmienić. Będę zmieniać na lida złotego. Jakiś tam podwójnie wzmacniany 525. Ale to dopiero w kwietniu, jak będę w Polsce prawdopodobnie. Bo wątpię, że brat mi to by szybciej zwiózł. Crashpady, które zamówiłem, nie pasują mi, bo musiał za dużo plastika wiercić. O, także tak to wygląda. Zaraz się umyjemy, brudasku. Będziesz czyściutka. Bardzo. Kurczę, skończyły mi się naklejki. Mam je w Polsce. Nie mam rozdawać, znaczy nie mam jak ludziom rozdawać. A tak zawsze jak widziałem jakiegoś motorzystę, to po prostu sam zagadałem, że fajny motorek, wiecie. Taki pierdowy. I dałem naklejeczkę. No i wtedy gościu sobie sprawdzi, zawsze na YouTubie. Bo moja nazwa jest no, dziwna po prostu. Znaczy dla nich jest dziwna. Wtedy łatwiej o subskrypcję, siemka. Ale dzisiaj się namacham pewnie. Trzeba jeszcze Nunia zatankować. Pojadę do Decathlonu sobie. Muszę kupić klapki i gaciorki na basenik. Au. Polis Miligandzia.
smoke marihuana. Dużo policjantek tutaj jest. Uśmiechnięte zawsze, a nie to co w Polsce. Jakie gnidy ci policjanci w Polsce. A tu już ładnie uśmiechają, są w miarę kulturalni. Siema dziadek. Tam sobie pojedziemy. Pewnie druga bena jak smog. Ile kosztuje? 1,44. No wracam. Już nie będziemy tankować. Tyle co wysa. Muszę kurde wódekiem psiknąć w ten zamek, bo taki się jakiś oporny zrobił po tej zimie. 9,5. No nie wiem, że trzeba kurwa iść zapłacić. To jest taki głupi system. Dawaj to. Leci tam. Leci. Taki głupi system tutaj jest, że często trzeba iść pierw powiedzieć za ile i w ogóle. Yeah. Rzadko się kiedy zdarza, że po prostu możesz podjechać i sobie tankować od razu. Kurde, co ten zamek taki. Naprawdę, tam jakby ktoś mi grzebał. Jakby ktoś by chciał mi wachę ukraść. Nagrywa się? Nagrywa się. O, jedzie wariat na motorynce. To na takich Hondach śmigają fajnych. Dobra. Trzeba hajsik wyciągnąć. Tutaj często można fajne furki spotkać na tej mini. Ja oni tam chcieli? Dyszkę by chcieli. Jest dyszka, jest. I też co zauważyłem na stacjach w Belgii, jest coś takiego, że jak ma się te 2-3 centy, 4, to nie odpuszczą. Naprawdę, trzeba dać, bo nie odpuszczą. Zobaczymy, jak tym razem będzie. Ale zazwyczaj się tankuje tam koło siebie u takiego ciapaka, to on nie odpuszcza. Hello. Ten, ja? Thank you. Co on powiedział to mnie? Ja nie mam zielonego pojęcia. Śmieszny. Kurde, teraz się myka szybko zwolniła. BMW GT 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 GT. Dobra, który pierwszy do wyjazdu? Założyłem dla Bekillera, bo ostatnio robiłem mocowanie na wydech i wyciągnąłem tą śrubkę, co wam mówiłem, co mi wpadła tam między karbo na tłumik. Także już mi tam nie będzie latać. I jej założyłem do Bekillera od razu, by za głośno troszkę było. Ale kurde, dźwięk taki nie podoba mi się teraz. Naprawdę w ogóle mi się nie widzi z tym do Bekillerem. Także nie wiem, czy go znowu nie wyciągnę. Dobra, kończę, a jak skończę myć, to zjawię się ponownie. Do zobaczyska.